Masz córkę. Mam. Ja mam syna. Ja cię też czy wyobrażasz sobie na przykład taki świat, gdzie mój syn może iść na studia, zarabiać 2000, a twoja córka nie może iść na studia i zarabia 1000? Mhm. Cały czas żyjemy w takim świecie poniekąd. Kobiety mniej zarabiają, mniejszy mają dostęp do władzy. Do władzy lokalnej, do władzy tej centralizowanej. Mniej im wolno, obyczajowo są gdzieś inaczej traktowane. No po prostu żyją w opresji, to zgadzasz się z tym. Moje rozumienie feminizmu jest takie, że to jest filozofia równości. To jest filozofia równości. Żyjemy w takim kraju, w takim społeczeństwie, w takiej kulturze właściwie, gdzie kobiety mają, na nich jest po prostu rozłożone więcej obowiązków i mają gorzej pod wieloma względami. Więc według tej filozofii równościowej jestem za tym, żeby było równo, więc jakby jestem feministką. Gdybym żyła w takiej cywilizacji, gdzie mężczyźni są uciskani, gdzie oni zarabiają mniej i nie mogą w ogóle robić tego, co by chcieli, to bym była maskulinistką. Ja jestem po prostu za innym typem mężczyzny, nie za mężczyzną, który jest macho, który, nie wiem, jest arogancki, jest agresywny, używa przemocy, nie wiem, jest arogancki we władzy, jest alkoholikiem albo pije, albo przez to nie ma kontroli też nad tym, co robi innym ludziom. Więc to jest ten typ facetów, których jakby no, nie cenię i opisuję ich w książce po prostu. No, nie muszę ich lubić też.